Siemaneczko, z tej strony Baz, a to jest kolejny już 28 odcinek serii Zagrajmy w Tomb Raider 1. My jesteśmy w kopalni Natalii, a bardziej w jakimś wulkanie, jeżeli widzicie. No i co, no i lecimy sobie dalej z poziomem. Poprzedni odcinek był trochę burzliwy, zwłaszcza początek, ale mam nadzieję, że ten będzie trochę bardziej sensowny. Tak więc ten. Możecie też usłyszeć, że nie słyszycie klawiatury, a w zasadzie nie słyszeć. A mianowicie nie zmieniłem mikrofonu ani nic poza tym. Kupiłem sobie ramię za 5 dyszek. O kurwa. Zaczynamy odcinek od spalenia się żywcem. Tak więc wczytajmy się. A wracając do ramienia, kupiłem sobie ramię do mikrofonu. Żeby właśnie mieć inaczej ustawiony mikrofon. Trochę też wygodniej mi jest, bo sobie siedzę fajnie wywalony. Może wywalony nie, ale po prostu sobie siedzę, a nie nachylam się nad mikrofonem na trójnogu. Więc jakby wszystko na plus. Tak więc mam nadzieję, że docenicie mój zakup i będziecie oglądać moje odcinki. Oczywiście jak wam się podoba, jak wam się nie podobają, to nikogo nie zmuszam do oglądania, nie ma tak. Nie ma to tamto, że tak powiem. Zapiszmy się. Też nie będę musiał tak sztucznie podgłaśniać, bo mam trochę go bliżej. Mam nadzieję, że będzie słuchać minimalnie już tą klawiaturę. No i tak jest głośna, więc pewnie i tak minimalnie on go będzie ją słychać. Ale może na granicy szumu. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. No, szybko do tyłu! Czemu ona nie chciała tego do tyłu popchnąć? Ach, bo pewnie byśmy ale nie, dobra, to byłoby bez sensu w sumie. No dobra, skoczmy jeszcze raz. Tutaj. Chyba do przodu musimy to popchnąć. Ciekawe, czy tam jest przejście dalej, czy sekret, chociaż wygląda bardziej na sekret. Ten poziom w ogóle jest bardzo długi. Dobra, szybko. Haj. Haj, Larop, haj. A jednak. No ale dalej mnie zastanawia, czemu nie mogliśmy do siebie popchnąć. Pociągnąć. Przecież była taka możliwość. A sekret, jeżeli słyszeliście. Jeżeli dobrze zmontowałem materiał, to słyszeliście. Jeżeli źle, no to nie słyszeliście. Dźwięk sekretowy. Ciekawe, ile tu sekretów jest w ogóle. Myśmy chyba tylko ten jeden zdobyli. Zakładam, że przy tej łódce był sekret. Po drugiej stronie, ale no, nie chciało mi się go tam kombinować już, bo byłem tak ostatnio wpieniony tym, że znaczy to nawet nie kwestia tego, że mi nie szło, ale to, że nie wiem. Aha. O kurczę, o co tu chodzi? A, co ja odpierdziela? Nie, bo to jest kwestia tego, że mi po pierwsze nie szło. A po drugie mi... Aha, tu takie jaja są. Dobra, no to może gdzieś się chwycimy, co? Wracając do tematu, to kwestia taka, że no, nie dość, że mi nie szło, to jeszcze nie wiedziałem totalnie, co mam robić. A potem jeszcze się... O, tutaj. Potem się w ogóle okazało, że to kurde jest banalne, że ta łódka nie odpada, nie odpływa i w ogóle... tutaj są te naboje do Uzika, którego dalej nie mamy. Nie wiem, czy myśmy go pominęli, czy jeszcze będziemy go mieli okazję zdobyć. Mam nadzieję, że tak, bym postrzelał z Uzika. Niestety, jedynym minusem teraz tego umiejscowienia jest to, że mikrofonu, że
O kurczę. O kurczę, co my tu mamy? Czy to jest shotgun? O, ale fajnie. Będziemy mieli z powrotem shotguna. Superancko. A minusem tego umiejscowienia mikrofonu jest to, że... Jezu, zacinam się strasznie, bo sobie skupiam. To, że zasłania mi klawiaturę. Wiem, nie powinno się patrzeć w klawiaturę, ale... Klawiatury! Ale ten... ale się patrzę czasem. Bo mam te przyciski między kontrolem a altem, które nic nie robią i wiecie, chcę w nie trafić. W razie czego. Ona tu wskoczy z powrotem, nie? Gdzieś... Tak. Nie? I to jest ta kwestia. Co jeszcze? No, a na tych... Bo gram na tych kontrolach i... Znaczy na tym kontrolu i alcie, który jest... Nie no, co ty robisz, Lara? Tak, powinieneś przeskoczyć. Na tym kontroli alcie, który jest bliżej strzałek, nie? Bo tym dalej... O, super. Na tym, który jest przy Windowsie, boję się grać, że w Windowsa nacisnę, a ja nie mam gamingowej klawiatury. I nie mogę sobie wyłączyć. Nie? Więc trochę Lipton. Więc muszę na tych grać. Czasem się boję, że nie trafię. Aczkolwiek, no i mam tutaj w sumie dwa klawisze, w które mogę nie trafić. Ale dosyć pieprzenia o takich technicznych rzeczach, skupmy się na gameplayu, bo o to chodzi. Generalnie ja w ogóle nie skomentowałem tego, ale to jest taki bardzo klimatyczne jest to. Ta miejscowa, tutaj te kolumny, skakanie, nie jakiś trudny parkour. Nie? Nie jakiś trudny parkour, a jakby klimatycznie. Ta lawa jest, żeby nie spaść. Tutaj, nie? Dobra, cyk. I tutaj jest, to jest spoko, to jest takie do dupy, czyli tu nie skaczemy. Dosyć klimatyczne jest miejscowa, nieprawdaż? I hyc, i koniec, dobra. Jest tu co? Jest tu co? Jest tu co? Jest tu co? Nic tu nie ma. Nico tak zwane. Tak zwane nico. I co my tu mamy? Jakaś pochylnia i skok, tak? Widzimy, że skok będzie od razu. To lećmy i oczywiście nie trafmy i spalmy się żywcem. Smażona Lara. Na pewno te zwierzątka z poprzednich poziomów, jeszcze jak były zwierzątka, a nie jakieś łosio-siosio dziwne stwory, to by się na pewno ucieszyły z takiej smażonej Lary. Na pewno jest smaczniejsza niż taka niesmażona. Dobra, nie pierdolmy już za bardzo. Dobra, mamy tutaj co? Mamy TNT-ki. TNT-ki. Przyjrzyjmy się im. To się jakoś dziwnie świeci. Czy ją się da przesunąć? Nie. Nie? No to czekajcie. Zobaczmy, co jest dalej. Tu jest jakieś przejście. Zobaczmy, czy tutaj się wespniemy. A, zesramy, nie wespniemy. Tutaj co jest? Tu jest jakaś miejscówka. O kurde. A tyłem, bo też widziałem kiedyś, że tyłem też są jakieś metody wskakiwania. Dupa, ja się karuzela. Tak więc wracamy do TNT. Musi się tu któraś skrzynka przesuwać. Może ta? Nie. Nie. Ta. To będzie ta. Dupa. Dupa, nie ta. To może to będzie ta. Dupa. Kurczę, ta jedna taka się świeci. A ta
jest taka zniszczona, patrzcie, taka tekstura, taką teksturę ma inną. Może ta się przesuwa, ty. A ja tutaj wszystkie inne sprawdzam. Kurwa. Ja pierdziela. To tak jak macie motywy w grach, że macie tam, sprawdźcie tutaj, czy jest jakiś klucz. Nie, i oczywiście są trzy miejsca. I w sumie sprawdzasz, musisz sprawdzić tak wszystkie, bo w ostatnim będzie ten klucz, nie? Niezależnie w jakiej kolejności to będziesz sprawdzać. Albo na przykład ostatnie jest po prostu daleko, nie? I idziesz po kolei. To jest trochę śmieszne. No to przesuniemy sobie tej jednej. Czy my będziemy coś wysadzać? Fajnie by było. Fajnie by było, kurczę, tak coś wysadzić tutaj. No dawaj dalej, Lara Croft. Ciągniemy tutaj to. I jeszcze, do końca, do samego koniuszka. Tylko musimy ją popchnąć teraz, tą bryłkę. Właściwie klocek TNT tak zwany. Trochę jak w Minecrafcie, tylko taki przewymiarowany. No i trochę inaczej wygląda, no ale to już pomijam ten fakt. No i co? Nie. Tym razem do góry. Fajno. Co my tu zrobimy? Musimy iść tutaj, bo tam chyba nie doskoczymy. Ale możemy spróbować. Możemy spróbować, ale to raczej z rozbiegu. Nie. No właśnie z rozbiegu. Wskoczę na to? Ale fajnie to wyglądało. Kurczę. Ja tu pod koniec Lary normalnie ogarniam jakieś ciekawe sztuczki. Hyc. Ta. Dupa jaś karuzela. Zróbmy tak jeszcze raz. Będzie przynajmniej ciekawie. Fuch. Ale sztos. Bardzo mi się podoba, jak ona robi ten tylny skok. Dobra, zróbmy to. Z miejsca myślę, bo tak to ona w zasadzie się dupnie tą głową, ma jakąś niewidzialną ścianę i tyle z tego będzie. Okej, czy tutaj z czego jakaś kula? Kurde. Nie czeka nas żadna kula. Zapiszę się. Już tam widzę jakąś lawę kątem oka. Zobaczmy, co się dzieje tutaj. Tu nic nie ma. Tu jest pochylnia. Po bokach wydają się to takie miejscówki, które się nie... Jak to się nazywa? Nie do końca się pochylają. O, w sensie nie ześlizguje się po nich. O, to ciekawe. Dobrze, żeśmy nie polecieli na chybcika. Dobra, teraz lecimy na chybcika. Nie! No i dupa jaś o karuzela, żeśmy... Tyle z tego było, że żeśmy i tak spłonęli w czeluściach wulkanu. Kopalni Natalii. Okej. Bardzo fajnie. A może byś tam skoczyła? Ajajaj, to nie będzie takie proste. To nie będzie taki prosty moment. Wydaje mi się, że tak. Taki, pod takim kątem powinno być spoko. O, super. Teraz będzie kula. Ja się zapiszę w międzyczasie. I w ogóle taki plan jest na ten odcinek, że no mam nadzieję, to jest czwarty odcinek z tego poziomu. Ciup! Jest, udało się. To jest czwarty odcinek z tego poziomu, tak więc wydaje mi się, że albo on jest taki długi, albo nie wiem co, znaczy ja go też długo jakoś strasznie przechodzę. Tak więc pomyślałem, że nawet jakby ten odcinek był dłuższy, 40 parę minut, to i tak chcę dokończyć ten poziom. O kurde.
Więc dlatego też tak trochę się sprężam. Nie stoję i nie rozwodzę się. Może to być w końcu zgubne, bo sobie zdechnę. I tutaj grudka amunicji. I co? I srut. Dobra, to brzmi jakby coś pierdolnęło. Wątpię, żebyśmy tam wracali, bo tam nie było gdzie iść. Pójdźmy tu. Pójdźmy sprawdzić, bo mam pewną teorię. Mam pewną teorię, że to całe TNT, co tam było. O, do góry musimy lecieć ze save'em. Tutaj. Że to cały ogrom, ten cały ogrom TNT. Po prostu wybuchł. Musimy się wrócić. To może być słuszna teoria, a może nie. Dlatego się zapisaliśmy, najwyżej się wczytamy. Prosta sprawa. Dobra. Leci. Lara leci. I tutaj pyk w bok. Mam nadzieję, że to się uda z tej perspektywy, chociaż wątpię. Ale spróbujmy. Save'nijmy się. Tylko na inny zapis, żeby ewentualnie się tam tapnąć. No oczywiście, że nie. Nie kompasem, nie. Może nam się... A dobra, zobaczmy, jak się nam Lara smaży. Smażona Lara. Dobra, nie bądźmy sadystyczni, bo nie jesteśmy. Dobra, po tym, że huhuhi, bo Lara się smaży, to trochę jesteśmy, ale... Chodzi o to, że po prostu zobaczmy, jak się Lara smaży. Chciałem po prostu zobaczyć, bo może byśmy na kulę spadli albo coś. I co my tu mamy? Nie widzę nic. A faktycznie. Ej, czy. Okej. No chyba. A tu się nic nie wybuchło, tak? Okej, czyli wybuchła tylko ta jedna skrzynka, robiąc nam ten węgiel brunatny, znaczy czarny, znaczy no, te skały, które wyglądają jak tapeta w burdelu, nam rozwaliła ten, jak to tam, znaczy to zbocze, nie? Ta skrzynka, ale ciekawy zabieg, żeby pokazać, że się skrzynka rozwaliła, nałożyli te, jak to się nazywa, tekstury skrzynek na skał. Trochę kino. Czy jednak tutaj idziemy do góry? No kurde, przecież miało się tu wchodzić już. Makarena. No. O kurde, bez przesady. Dobra, czyli tu mamy iść. Tam raczej się nic nie odblokowało. Tam nie miało się co odblokować za bardzo. Tam już wszystko było zrobione. Dobra, leci. Jakaś arena, kurde. Pewnie tu ktoś jest. Sprawdźmy shotgun. Dwa. Nie, nazbierajmy. Magnumy. O, ktoś jest. Słyszę gościa. Znaczy gościa. O, tu jest. Skater! Ale jaja. Skater! Ale jaja. Pewnie w cutscenkach był ten skater. No trochę lamus. Jakbyście wiedzieli, to ja też sobie jeżdżę na desce, akurat na longu dancingowym sobie śmigam, ale się zaskoczyłem. Bardzo miły akcent, bym powiedział, tak z mojej perspektywy. Bardzo, bardzo fajny. Szkoda, że taki lamus z niego się okazał. Co on miał? Co on miał? Uziki!
O kurde, mamy uziki w końcu. Ale super. Ale super. My się chyba poleczymy, co? Weźmiemy sobie mało. Ale kozak, mamy w końcu uziki. Tararara. Dobra, przeszukajmy to miejsce, bo tu widzę już grudkę amunicji. Jakieś wejście do góry. Czy to jest przejście dalej? Ciekawe. A pójdźmy tam, co mi tam. No, skocz tam. Aha, nie da rady. No to nie wiem. No to nieważne. Dobra, przejdźmy się tu generalnie. Może tu jest jeszcze jakaś amunicja. Kurczę, boję się po tych krawędziach. Tak. O, jest właśnie. I to jeszcze do Uzika, którego właśnie zdobyliśmy. Super. Postrzelałem z nowej broni. Więc nic straconego, że żeśmy stracili wcześniej broń. Oczywiście, żeśmy ją odzyskali, nie? Jakby nie patrzeć. Ale nic strac... Wow. Było grubo. Dobra, myśmy przyszli z... Nie. Stąd. To jeszcze sprawdźmy tutaj tą krawędź. I ogólnie posprawdzajmy. Tam widziałem już po lewej stronie, że coś się tu czai. No to sprawdźmy, co się tu czai. Kolejna amunicja. Śmiesznie, bo tu ci, jak to się nazywają, producenci, twórcy bardziej. Tu producenci to no, jeden pies. No tu jest chyba przejście dalej, nie? Ale to posprawdzajmy wszystkie zakamarki, czy coś tu jest ciekawego. Bo to lepiej pozbierać niż nie pozbierać. Lepiej mieć niż nie mieć. Pamiętajcie. Taką zasadę. Ciekawi mnie to przejście takie tam w górze, ale nie ma co tu przesunąć, żeby tam się dostać. Co my tu mamy? No chyba wszystko, nie? Jeszcze tu mogę, ale tu jest ta przepaść. Dobrze pamiętam. Tak, no to tu już nic nie ma chyba. I teraz jest chuja. Uziki, chuja. Tu na górze byłem? Nie wiem, chyba tak. Nie, nie byłem. Szkoda, że tu cholera się nie da dostać. Bardzo mnie to boli. Ciekawe, jak można się tu dostać. A tu byłem? Czekajcie, zapiszę się, bo tak zbieram, latam i potem będę musiał to szukać dalej. Znaczy jeszcze raz. Dobra. Dobra. Nie, tu biegłem. Tu biegłem. A tu u góry zobaczę, czy byłem. Wydaje mi się, że tak. Ale sprawdzę. Mam nadzieję, że nie spadnę. Ale nic tu nie ma. Jestem ciekawy, chyba że to jest taki. Hopa! Dobra, to lecimy dalej. Zobaczymy, co tam jest. Mam nadzieję, że koniec poziomu. Nie no, dobra, jak będzie jakoś bardzo długo jeszcze, to trudno walić. To dokończę poziom w następnym odcinku. Wow! No dobra, ta już się może lecieć. No to było super. Znaczy dobrze, że się tak w sumie zwolniłem i się obejrzałem. Bo by było krucho, bo by mnie zabiła ta kula pewnie. Ale na szczęście nie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. Co my tu mamy? Tu do góry gdzieś. Trzeba wskoczyć. A dobra, z tej strony. Hop. Nie. Hyc. O, pięknie. Zobaczmy, co my tu mamy. Nic tu nie mamy. Znaczy nic, w sensie. Co my tu mamy, w sensie. O co tu chodzi? Tak.
Z miejsca chyba, nie? O! Dało się z miejsca. Co my tu dalej mamy? Tutaj, tak? Hopa. Super, ale nam idzie? Po mistrzowsku, kurde, normalnie. Safe. A może to będzie taki specjalny odcinek dłuższy? Co wy na to? Co wy na to? Kurwa mać. Wy na to kurwa mać, no też tak myślę. Zaś będzie ględził przez długi czas zamiast troszkę krótszy czas. Kurde, już 25 minut, cholera. Ale ten poziom jest cholernie długi. No dobra, ja lamusiłem. Lamiłem w nim strasznie na początku, nie? W ostatnim odcinku. Ale no, żeby aż tak? No zobaczymy, ile faktycznie ten poziom przechodziłem. Pomijając wczytywania. Dobra, co my tu mamy jeszcze do góry? Tutaj, z tej strony? Tak. I gdzie my się wydostaliśmy? W jakiejś piaskowej komnacie z przepychanym klocem. Widzę. To widać często, jak jest przepychany, bo jest w innym kolorze. Dobra, jeszcze raz. Czy myśmy sobie czegoś nie zamknęli tym klocem? Chyba na to wygląda, że chyba nie, ale coś mi tutaj prześwituje, widzicie? Tutaj w tej krawędzi tego kloca? Użyjmy mocy Tomb Raider. A, widzicie? Tam były drzwi. Czyli ten kloc jeszcze coś będziemy z nim kombinować. Dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Sprawdźmy, co tu. Kolejny kloc. Kolejny kloc to sobie... Pociągniemy go. I pstryk. I sobie go w bok wciśniemy. Żeby było łatwiej tu wychodzić. Po tej ścianie, żeby nie musieć trafiać idealnie. Stawiać się. W razie powtórki, widzicie, tu jest... Tam są drzwi, które są kolejne zamknięte. Ale tym razem nie za klocem. No i tu. I kolejny kloc. Weźmy go, pociągnijmy. W sumie nic więcej... O kurwa! O, ja cię kręcę! Ale jaja. Wiecie co? Wiecie co? No chyba widzicie już co. Przecież to jest to samo piętro, co ten kloc, gdzie są te drzwi. I my sobie je teraz otworzymy. Znaczy, o ile tam jest otwarcie tych drzwi. Bo są zamknięte, z tego co widzieliście. Ale możemy to wepchnąć. Tak, tak. Jest, jest, jest. No, dzisiaj to nam idzie... Tu jest wajcha. Dzisiaj to nam idzie genialnie. Co prawda długo. Jakieś drzwi... Może te na górze otworzyliśmy. Czekajcie, tu coś widzę. A, dziura. Nie, bo kurczę, na tych podłogach z takiego kamienia śmiesznego się strasznie z różne itemki, kurde, Lara, celuj, się zlewają strasznie, wiecie? Po prostu boję się potem, że co? O, widzicie, przejście. Że je pominę. Hoppa, 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 hoppa. I kolejny kloc. O, i mamy drzwi. Chwila.
Jak tu coś stoi na tych dwóch miejscach, to one są otwarte. Tu coś jest. Coś to otworzyło, ale... ciekawe. Znaczy, zobaczmy, co otwarła nam tamta dźwignia, ale... Wybaczcie, że tak się dzisiaj mało odzywam, ale jakoś tak bardziej właśnie mniej gadam, a bardziej analizuję i dlatego mniej się odzywam, ale lepiej mi idzie za to analiza. Może nam się te na dole otworzyły drzwi? Bo w sumie nie miałoby już co się otworzyć. No i sobie analizuję to. No jasne, że tutaj. Say cheese! Co jest? One trafia w ogóle? A bo on jest na... Oj! My go cały czas trafiamy, a on nas nie. Lamus. Bo miał shotguna. On coś tu wypuścił nam? Aha. Shotguna. A, czyli jakbyśmy w tamtym sekrecie nie zdobyli z powrotem shotguna, to byśmy go teraz zdobyli. Dobra, no to spoczko. Zobaczmy, co tutaj jest. Pierw. Jakieś wrota. Aha, i trójkąt. Jakiś trójkąt musimy znaleźć. No, nie mamy z trójkąta. Szkoda, szkoda. Co my tu mamy jeszcze? Nic nie mamy. Nic nie mamy, nic nie mamy. Czy my coś tutaj mamy? Znaczy, hopla. Nic tu nie ma. Patrzę, co mamy, bo może coś ciekawego. Aha. A to? To jest... A to jest ta miejscówka z tym kamieniem. Okej. Okay. A to jest ta dźwignia. Czy nam coś da, jak my wyciągniemy to z powrotem? Czy to coś robi? Nope. A coś tutaj się dzieje? Dzięki temu? Nope. Nope, nope, nope. Tu też nic nie ma, bo by prześwitywało. Bo to Lara umie patrzeć przez ściany. Na suficie, znaczy na suficie, na tych daszkach. To zaraz sprawdzę daszki, tylko otworzę te drzwi na wszelki wypadek, bo może bym się do jakiejś ucieczki przydać czy coś. Nie wiem. Nie wiem, co my robimy. Chociaż raczej to bardziej w głąb się zatapiamy tej miejscówki. Może ta cała, ta miejscówka, której szukamy. Auć. A, tu schodki są. Na dach. Ale jaja. W sensie, że to może stąd się dostaniemy tam. A ty nie wejdziesz tu po tym? A, bo tu za niski sufit, tak? Nic tu nie ma. Tu też nic nie ma. Jakieś, kurde, te daszkowe ozdoby. Przepiękne, bym powiedział. Bardzo mi się podobają. To nic, to chyba tu musimy iść, bo widzimy takie przepłaszczenia. To chyba tutaj trzeba iść. Pyk. Dobra. Tak. Dokładnie o to chodziło. Ja w ogóle się nie zapisałem. Już od dawna. Tak w ogóle patrzę na podglądzie sobie głosu, linii głosu. Tak widzę, że w sumie wielkiej różnicy w wielkości ścieżki nie ma. Tak więc nie wiem. Ojej. Ła! Dobra, walić. Trudno. Trudno to. Nie będziemy już takimi lamusami, że będziemy wczytywać po takiej małej porażce. Jakby. Ojej.
Ej, no kurwa, no. Dobra, teraz już czytam, bo to mi się nie podobało. I straciliśmy znowu życie. Teraz już będziemy lamusami się wczytamy. Nie rozumiem, czy mamy to z rozbiegu zrobić? Kurde, no. Zaraz ten odcinek nie będzie 40 minut, tylko 50 minut. No. Kurczaczek pieczony w bagażnik kopany, czy jak ktoś tam mówi, żeby było ładniej, a nie brzydziej. Ale no. No. Kurde, mol. Czemu muszą mi tak sprawiać trudność te durne zręczność... Nie, teraz to bym sam zeskoczył. Te zręcznościowe durne momenty. No, ani tak się nie da, ani srak się nie da. No to się zdecydujcie, kurwa mać. Bo to już jest trochę wpieniające. No dawaj. Tak mi dobrze wszedł poziom i teraz nagle Lara stwierdziła, o no 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 no, za dobrze szło, o no 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 no, nie ma tak, no gdzie, żeby dobrze poszło i gładko wszystko bez większych problemów, nie no to nie Lara, nie Tomb Raider, gdzież tam, tu się kurde zapiszę już, mi się zapisywał co klocek, no. To już mnie... To... Zaraz to zostawię na następny odcinek i tyle będzie z tego. Z tej zabawy. No, a ty możesz... No... Ja ciskam strzałkę i do przodu, a ty skaczesz w górę. Naciskam strzałkę i do przodu, naciskam skok i do przodu i robisz całe to samo. Wydawało mi się, że raczej to robi co innego, no ale... No kurde mol, no. Co za zdupcony moment. Nie no, tak nie zrobię tego, no, z rozbiegu, no gdzie? No. Raz, dwa zrobię. I hop. No kurwa, dziękuję. I kolejną. Jezus, ile tych kostek jest. Fajnie. Z jednego. Nie, to jest za dużo. Za mało znaczy się. Dobra, tyle. Skacz. Nie, no kurwa mać, no. To musi być takie. Nie, tu będziemy przechodzić przez cały następny odcinek chyba. Bo to nie ma sensu. No szpierunie. No to wygląda jak koniec poziomu. No dajcie spokój. Nie mogę zrobić takiego fakt. O. Super. Trzeba zawsze sobie trochę ponarzekać, żeby poszło. To zawsze tak jest. No tak. Dobrze, że się zapisałem. I dobrze, że stwierdziłem, że zapisuje się co kafelkę. Jeden krok. Nie, to też jest niedobry pomysł. Jeden krok do przodu. Tak samo jak stoi, to jest źle. I tak jak jeden krok do przodu też jest źle. Ciekawe, jak jest dobrze. Tak też nie jest. Jakoś dwa kroki chyba od rogu są, żeby trafić w to. I tylko wszystko po to, żeby się tam potem osunąć w tą jedną kafelkę, która tam była. No podbiegnijmy do tego rogu faktycznie. I dwa kroki zróbmy do tego. Raz, dwa. I cyk. O, no to jest dokładnie to. Mam nadzieję, że trafi. Uff, Jezus, jak ona na krawędzi się zatrzymała. Masakra. Masakra. O. Nie ma tu nic, nie? Dobra, ych, ych.
obija się od ściany. To jest cud, że larze jeszcze nic nie jest od tego obijania się od ściany, bo normalnie to już bym miała głowę rozkwaszoną. Jak jabłuszko. I chyc. I ciało jakiegoś typiarza, pewnie skacne, jakbyśmy wiedzieli. O, apteczka. Coś obok nabo jeszcze. Pewnie jakbyśmy cutscenki oglądali, to byśmy wiedzieli, co to za typiarz. Niestety są zbagowane. Pewnie jakiś przydupas na talii i tyle. Dobra, mamy swoją. A to jakaś karta trójkątna. To jest mityczny trójkąt Illuminati na 100%. Nie zmyślam. Dobra. Dobra, dobra. Idziemy. Idziemy, idziemy. Tutaj. Dajemy kartę. I mamy tutaj koniec poziomu. Godzina 16:19 sekund. Jeden sekret, 24 podniesienia i aż trzech tych przeciwników pokonaliśmy. No niesamowite. Uff, to był długi i burzliwy poziom. Aż cztery odcinki na to zmarnowaliśmy. Przeznaczyliśmy, nie zmarnowaliśmy. Przeznaczyliśmy. No to jest rekord. Jakby jeszcze nie było poziomu, w którym aż tyle odcinków potrzebujemy na przejście go. Tak więc wciskam tradycyjnie Enter. O kurde, co to było? Znaczy, to w ogóle pewnie się skraszowało, znaczy ta kasynka się zbugowała i to ten kadr, który coś tam się miało zdarzyć, a się nie zdarzyło, ale coś tu jest mrocznego i słyszycie bicie serca i ja cię kręcę. Dobra, jest coraz mroczniej, tak więc zapiszemy się i ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam do na przyszłych odcinków, bo może być klimatycznie i grubo, może być groźnie. Tak więc ja wam bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że się tak dobrze bawiliście jak ja. Trochę powkurzaliście się jak ja. I co? Zachęcam do subskrypcji, no bo do poprzednich odcinków oczywiście. Jeżeli ich nie wiedzieliście, to musicie koniecznie nadrobić. No i co? No i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!